na drodze. Dziś opowiem o tym, co przeraża, bulwersuje i cieszy miliony Polaków. Nasi eksperci pomogą wam to zrozumieć. Telekurier na żywo, w poniedziałki, środy i piątki o 20:00. Już od lutego w telewizji regionalnej. Slim Tea. Ziołowa herbatka odchudzająca z liści senesu i kwiatów hibiskusa pomoże odzyskać szczupłą i młodą sylwetkę. Red Slim Tea i chudniesz w oczach. Elanda, Elanda. Zawsze ufałam pudliszkom. To smak mojego dzieciństwa. Mamo, jak ty to robisz? Dodaję pudliszki. Keczup pudliszki. Dodaj serce do jedzenia. Śmierci Batorego nad Polską zawisło niebezpieczeństwo zawładnięcia tronu przez Habsburga. Kanclerz Zamoyski staje do boju przeciwko arcyksięciu Maksymilianowi. Okres poprzedzający panowanie dynastii Wazów w Polsce. Rzeczpospolita na krawędzi wojny domowej. Serial historyczny Kanclerz w piątek o 10:30. Rozpoczęły się aresztowania. Aresztowano przyjaciół Mickiewicza, w końcu w październiku 1823 roku samego Adama. W cyklu Mickiewicz dla dorosłych, burzliwa młodość wielkiego poety. Mickiewicz pojechał do Rosji i był już znanym tam poetą. Właśnie tam powstał Konrad Wallenrod, Farys, sonety miłosne i sonety krymskie. Mickiewicz dla dorosłych, w czwartek o 11:20. Historia śmigłowca w kolejnym odcinku dokumentalnego programu Stulecie Lotnictwa. Zobaczą Państwo, do czego zdolne są te wspaniałe maszyny i ich piloci. Zapraszamy w niedzielę, 27 lutego o północy. Zabrano mnie z domu nad ranem. Było jeszcze ciemno. Przyjechał ksiądz i powiedział, że zabiera mnie do domu dla niezamężnych matek. Zapraszamy Państwa do obejrzenia wstrząsającego filmu dokumentalnego o domach hańby. Jeszcze w XX wieku w Irlandii żyły w nich i cierpiały tysiące dziewcząt i młodych kobiet. To straszne miejsce. Gorsze niż więzienie. Więźniowie mają jakieś prawa, myśmy nie miały żadnych praw. Klasztory hańby. Poniedziałek, 23:25. Nowy angielski serial po godzinach.
Bohaterami filmu są lekarze z powołania, często poświęcający życie prywatne służbie innym. Po godzinach. Pierwszy odcinek już we wtorek o 10:30. Telekurier. Nowy magazyn reporterów już od lutego w telewizji regionalnej. Sensacja i codzienność, radość i łzy, wydarzenia, ludzie, obyczaje. Wszystko, o czym chcesz wiedzieć jak najszybciej. W pół godziny opowiemy o tym, co przeraża, bulwersuje i cieszy miliony Polaków. Nasi eksperci pomogą Wam to zrozumieć. Telekurier na żywo w poniedziałki, środy i piątki o 20:00. Już od lutego w telewizji regionalnej. W programie Okiem Naukowca tym razem wszystko o wysychaniu, parowaniu, suszeniu, praniu, goleniu się i zmywaniu z naukowego punktu widzenia i opowiedziane z angielskim humorem. Okiem Naukowca. Piątek o 7:40. Słynny naukowiec Albert Einstein zostaje przypadkowo przeniesiony we współczesność. Wszystko to staje się za sprawą małego geniusza komputerowego i prowadzonych przez niego eksperymentów.